Dzień dobry, ja się z Państwem witam serdecznie. Kolejny dzień, kolejny vlog. Mamo, nie pokazuję Cię, widać mnie, więc możesz jeść spokojnie. Mama jest przy śniadaniu w tej chwili, a jestem po nocy opuchnięta na twarzy dzisiaj bardzo. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry. Słuchaj. No, Słucham, tak. słucham. Jest prośba od naszych widzów. Nie mam. Musisz mieć, bo jak nie ty, to kto? Zrób ciasto drożdżowe. Albo przynajmniej powiedz, jaki masz przepis na ciasto drożdżowe. Poczekaj, aż podjadę bliżej telefonem, proszę opowiadać. Ja przepis na ciasto drożdżowe mam tak. Założyć kurtkę. Założyć kurtkę, założyć buty, O, iść w jeszcze mówisz. stronę kościoła do Antolaka i kupić sobie ciasta przepysznego ceny, Względne. całkiem względne. Takie moje przepisy na ciasta. Mama, Raz na 100 mi się ciasto udaje. no, ja mi w ogóle nigdy. Ja nie, nawet to mój mąż powiedział, co mój mąż zachwala kuchnię moją. Mamy również, aczkolwiek czasami nie. Ładnie to nazwiał. Nie, no chodzi o to, że Kuba lubi bardzo mamy kuchnię, aczkolwiek na przykład nie lubi sosu własnego w mięsie. I to nie jest mamy wina, tylko on po prostu nie lubi sosu takiego Ja własnego. też. No więc o co chodzi? Pani Ale. Curuś, jedna przysługa dla mnie, ponieważ jest 8:05 dnia następnego i przebąblowałaś, bo szafka jest żadna nie złożona, nie Ale ma pytań. poczekaj, zaraz, Dziękuję. zaraz. Nie mam Nie, pytań. nie, 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 nie. Zaraz, zaraz. Spójrzmy Kto na powiedział, to. że już nie robimy? Spójrzmy na to Bo trzeba to obiektywnie. porządnie zrobić. Nie, nie, nie. Dostałam zakaz kończenia tej szafki ze względu na to, że jednak trzeba ją przywiązać, przykręcić do ściany. Dzień Przywiązać. dobry. Film nagrany. Będzie dzisiaj. Tym razem dotrzymałam słowa, nie mogłam znaleźć wyrazu, więc Orycia dotrzymała słowa. Szafka skończona. Ciuchy z nagrywanka. Zaraz wam pokażę backstage. Trach, 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 trach. Trochę żałuję, że będzie tu sypialnia. Na początku liczyłam, że będę miała fajny pokój do nagrywek, no ale stwierdziliśmy, że chyba sensownie jednak zrobić sypialenkę. No dobrze, a teraz lecę szukać psich smaczków, bo nam się skończyły z indyka. Akira płacze, żeby przynajmniej raz dziennie kawałeczek dać. Poranne godziny, bardzo poranne. Nie powiem, że dzień jak co dzień, trochę dłużej śpię. Dopiero zaczęło się zmierzchać. Świtać. Świtać, moi drodzy, świtać. Zmierzchać się wieczorem zmierzcha. Dla Was to jest znowuż jeden vlog, więc nie macie przerwy. Idziemy zrobić zakupy i załatwić kilka formalności na wsi. No, poogarniać i tam. Pokażę Wam fajny wynalazek, w którym Kira jeździ samochodzie. Nie sądziłam, że są pasy bezpieczeństwa dla psów, moi drodzy, są. Nawet dobrze sobie z nimi radzi. Dobra, to idziemy. Dojechaliśmy cało i zdrowo, musieliśmy wstąpić na targ. A co Basia robi na targu? Wydaje kasę. Kupiłam około 10 kg pomidorów różnego rodzaju, pół kilograma ostrej papryki i 5 kg zielonej, więc dzisiaj będzie smażenie, przesmażanie, gotowanie, pieczenie i wekowanie. Będę robiła sosy. Będzie smacznie.
Wiesz co, poczekaj, samochód przyjedzie. No co, ktoś tam jedzie. Zbieramy się na Młodynie. Chciałam jechać do mięsnego kupić trochę wołowiny. Ostatnio kupiłam fajną polędwicę wołową w dobrej cenie, bo po 70 zł. Po? No nie wiem, u nas się mówi, że coś jest po. Po 70 zł i no przyznam, że cena bardzo atrakcyjna. Dlatego mam nadzieję, że w tej chwili też złapię i oczywiście coś do rosołku. Odnośnie pasów, to jest coś takiego, no powiem wam, że genialny wynalazek. W to się ubiera przymkę i jest bezpieczniej, zdecydowanie. My do tej pory ją woziliśmy w transporterze. Jak trochę podrosła i te pierwsze lęki przeszły, zaraz się ubierzemy jedną ręką, nie dam rady cię ubrać. Już czeka, żeby ją ubrać. Lęki przeszły, więc woziliśmy ją w transporterze, ale transporter bardzo dużo miejsca zajmuje. Poza tym był stresujący dla niej, więc takie szeleczki to naprawdę bomba. No już ubieram pieska. Ale dzisiaj było fajnie, słuchajcie. No... Staram się takie momenty, które są naprawdę przyjemne, a dają mi bardzo dużo radości, jednak zostawiać dla siebie i nie kręcić wtedy. Byłam u Karoliny pogadać. Byłam, gdzie chciałam być. Załatwiłam, co miałam załatwić. Pogoda nam bardzo dopisała tym razem. Jest cieplutko, przyjemnie, chce się spacerować. Byliśmy w lesie na spacerku, to widzieliście zresztą. A teraz powoli pakujemy się, zjeżdżamy do Warszawy. Mam dzisiaj dużo do przerabiania. I późna noc mnie zostanie, tak sądzę. No dobra, widzę, że pies już w samochodzie. Idę zapiąć jej szeleczki i lecimy. Biorę się za paprykę. Myję, kroję na cztery. Oczyszczam od środka, a dalej zobaczycie. Zieloną paprykę pokroiłam na czwórki, czyli ćwiartki. Wsadzę ją do pieca na 180 stopni, 40 minut. Podobno dzięki temu skóra bardzo łatwo nam zejdzie i uzyskamy fajną paprykową pastę. W tej chwili nie dodaję ziół. Na czerwonej papryce już eksperymentowałam i eksperyment wyszedł dobrze. Zieloną nigdy tego nie robiłam. Zobaczymy, więc oglądajmy i sprawdzajmy, co wyjdzie. Czy wyjdzie paćka, czy wyjdzie coś super smacznego. Papryka po upieczeniu wygląda następująco. Zobaczymy, jak będzie się obierała skóra. Mam nadzieję, że dobrze. Zaraz dam wam relację. Potrzebuję do tego dwóch rąk, więc nie będziecie mi przy tym towarzyszyć. Nie było to nadal najłatwiejsze zadanie, ale zdecydowanie łatwiej w ten sposób obierać paprykę, niż normalnie strugać ją na surowo. Druga partia w piecu, zaraz ją wyciągnę, doobieram do tego i biorę się za pomidory. I tutaj do pieca wpadną pomidory. Część jest pociętych, część idzie w całości z cebulą, oregano, sól, pieprz, czosnek, dużo czosnku. I odrobina oliwy z oliwek. Zapiekam. Później będę to blendować. Część będzie zrobiona z papryką. Część samych. I będzie to super baza do sosów w zimę. Nie jest to wyględne, aczkolwiek niesamowicie smaczne. Przekładam do słoika do pasteryzacji. Część zrobi mieszankę z papryką, a część samą paprykę. Degustuj. Dobre. Dobre, to niezłe. Coś dodać, coś ująć? Powiem ci, że nic ja bym nie dał. Dobra, to idzie jeden słoik półlitrowy do pasteryzacji samych pomidorów, a dalej zobaczymy. Moi drodzy, dzisiejszego vloga będę już kończyła, ale zanim to powiem, że grudzień się zbliża. Planuję zrobić vlogmas. Ale mega się boję tego wyzwania tutaj.
dosyć mocno trzeba postawić na systematyczność, a mi jej brakuje. Podglądam, zaraz wam pokażę co. No. Dzień dobry pani. Co pani taka tutaj? Kręcąca się. Piłeczką się bawisz? Piłeczką? Ty jesteś najkochańszym psem świata. Także tak, trochę się boję tych vlogmasów, tak jak mówiłam. Mam plan nagrać sobie ze 2-3 filmy na zapas, na wypadek, gdyby mi nie siadło. Ale, no bądźmy dobrej myśli. Chciałabym, żeby to było systematyczne, dzień w dzień. Już niedużo czasu nam zostało do 1 grudnia. Rozpisałam sobie w zeszycie dzień po dniu, co chciałabym nagrać. Teraz tylko zrealizować. Czy się uda? Nie wiem. Zobaczymy. No dobra, to kończymy już teraz, dobrze? Pa!